Cześć, tu Radar z Kości, szybka wrzutka. Dzisiaj z Anią graliśmy w Fantastic Factories od Matafot Games. Jeden z naszych SN-owych zakupów. Kościany Worker Placement, w którym na początku każdy z graczy otrzymuje swoją siedzibę główną, planszetkę gracza, na której ma miejsce na trzy początkowe akcje. Żeton żelaza, dwa żetony energii, kości w kolorze gracza i cztery startowe karty. Karty jest 5 rodzajów. U góry mamy koszt wybudowania karty, symbol i wartości, które musimy odrzucić, jeżeli chcemy wybudować kartę. Gra podzielona jest na dwie fazy. Pierwsza faza to faza zakupów. Możemy za darmo wziąć kartę projektów, blueprintsów lub zapłacić koszt widniejący na symbolach tutaj nad kartami i wziąć kartę konstruktora. Druga faza gry to faza pracy, w której wszyscy jednocześnie rzucają swoimi kośćmi i uruchamiają kartę. Na początku wszyscy mają tylko planszetkę, więc mamy tutaj trzy akcje do wyboru. Pierwsza to pozyskanie karty. To jest tylko ilość kości, pozyskujemy tyle kart, ile kości. Druga część planszetki to pozyskiwanie energii. Tutaj możemy umieścić tylko kości z jedynką, dwójką lub trójką. Czyli w tej sytuacji pozyskujemy dwa żetony energii plus bonus za dwie takie same kości, czyli trzy energii. I ostatni slocik to kopalnia, w której umieszczamy kości 4, 5, 6, w której pozyskujemy metal. Jedna kostka, jeden żeton metalu. Inną rzeczą, którą robimy w tej fazie, to możemy wybudować kartę z ręki. Czyli musimy odrzucić tutaj symbol widniejący na karcie plus zasoby. Wtedy budujemy sobie kartę przed sobą. I trzecią rzeczą, którą musimy zrobić, to na koniec fazy odrzucamy nadmiar zasobów. Do 12 możemy mieć na przed sobą i 10 kart możemy mieć na ręce. Więcej zasad i więcej o grze, co myślimy w naszym cyklu na radarze na stronie Kości. Dzięki.